Czy wiesz, że każdego roku zjadamy średnio 70 owadów? Brzmi to trochę przerażająco, prawda? Ale zanim się zaniepokoisz, zatrzymaj się na chwilę i dowiedz się, jak to się dzieje i co to oznacza dla naszego zdrowia. Może nie jest to tak straszne, jak się wydaje. Zacznijmy od pytania, jak te owady dostają się do naszego jedzenia? Nie martw się, nikt nie podaje ci ich specjalnie na talerzu. Większość owadów, które zjadamy, trafia do naszej diety przypadkowo. Są one obecne w roślinach, owocach, zbożach, a nawet przetworzonych produktach spożywczych. W trakcie uprawy, zbioru i przetwarzania żywności owady często pozostają niezauważone. Przemysł spożywczy stara się utrzymać standardy czystości, ale niemożliwe jest usunięcie każdego maleńkiego insekta. Stąd w wyniku obróbki mogą one pojawić się w mące, dżemach, czekoladzie, a nawet w napojach. Przykładowo możesz zjeść mikroskopijne części owadów w makaronie, gdy robisz spaghetti albo w truskawkach, które dodajesz do swojego smoothie. Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków ma ustalone normy dotyczące dopuszczalnych poziomów defektów naturalnych w żywności, co obejmuje fragmenty owadów. Tak, to brzmi technicznie, ale to tylko oznacza, że pewne małe ilości owadów są uznawane za nieszkodliwe. A może teraz zastanawiasz się, co dokładnie jesz na co dzień? Pomyśl o tym tak. Jeśli jadasz chleb, makarony, zboża, owoce czy warzywa, są szanse, że zjadłeś już nieświadomie kilkanaście owadów w tym roku. Ale czy to naprawdę powód do niepokoju? Na szczęście odpowiedź brzmi nie. Większość owadów, które przypadkowo zjadasz, jest całkowicie nieszkodliwa. W rzeczywistości owady są źródłem białka, witamin i minerałów. Czy wiesz, że owady są w niektórych kulturach uważane za przysmak? W wielu kulturach na całym świecie owady są spożywane celowo jako zdrowy i ekologiczny składnik diety. Są one bogate w białko, zdrowe tłuszcze, błonnik oraz minerały takie jak żelazo i magnez. Niektóre diety, jak na przykład dieta śródziemnomorska, zaczynają uwzględniać owady jako przyszłościowe źródło pożywienia. Teraz zastanów się, jak czujesz się z tą wiedzą. Czy zjedzenie kilku owadów rocznie nadal wydaje ci się przerażające? Może nawet zaczynasz myśleć o tym, jak nieświadomie uczestniczysz w najbardziej naturalnym i ekologicznym sposobie jedzenia. Jak myślisz, czy owady mogą stać się przyszłością zdrowego odżywiania? A może już teraz zastanawiasz się, czy spróbować celowo włączyć owady do swojej diety? Kto wie, może pewnego dnia chrupiące świerszcze staną się tak popularne jak chipsy ziemniaczane? Następnym razem, gdy usiądziesz do posiłku, pamiętaj, że zjedzenie kilku owadów nie jest niczym niezwykłym ani groźnym. A kto wie, może kiedyś świadomie wybierzesz dietę, w której owady będą odgrywać główną rolę. Czy teraz już wiesz, że zjadamy średnio 70 owadów rocznie? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i daj znać, co o tym sądzisz.